Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiejszym moim gościem jest Artur Jobda. Witam cię serdecznie, Artur. No, witam serdecznie. Tematem dzisiejszego podcastu będzie przygotowanie motoryczne zawodników sportu walki. Artur, pierwsze moje pytanie do ciebie, jak wygląda w ogóle takie przygotowanie motoryczne zawodnika w ciągu roku? Zawodnika, no też pytanie jakiego, tak? No bo trzeba sobie zdać sprawę, że przykładowo zawodnik, który trenuje zapasy lub brazylijski jiu-jitsu, troszkę się inaczej przygotowuje do walki niż zawodnik taki typowo stójkowy, może to być przykładowo boks, tak, czy K1, Muay Thai. Ale jeżeli mielibyśmy to określić, tak powiedzmy sobie schemat, z takim schematem książkowo, co i tak ja zawsze podkreślam, że i tak życie weryfikuje mocno to, czy my sobie, czy ten plan, który my sobie założymy, on wypali, no bo sport jest nieprzewidywalny, tak, może nasz zawodnik złapać kontuzję, może po prostu wpaść w jakaś dobra walka za dobre pieniądze i troszkę trzeba zmienić podejście, ale jeżeli mielibyśmy powiedzmy tak schematycznie podejść do tematu, no to na początku staram się tego naszego zawodnika jakby obudować jakąś taką masą mięśniową, oczywiście taką funkcjonalną, czyli nam nie chodzi o takiego wielkiego napakowanego chłopa, po prostu im więcej mięśni, tak, tych włókien mięśniowych, to nasze stawy są stabilniejsze, więc wtedy jesteśmy mniej podatni na kontuzję, no i większy potencjał do aktywacji tych wysokoprogowych jednostek motorycznych, czyli nasz zawodnik będzie generował większą ilość mocy, czyli siła szybko, tak, można to powiedzieć tak najprościej. Później przechodzimy w fazę budowania siły, no i później przechodzimy w fazę budowania mocy, no i już później, czy budujemy z tym naszym zawodnikiem kondycję, to już jest, powiem szczerze, taka sprawa mocno indywidualna. Czasami nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ zawodnicy tak budują bardzo mocno kondycję na swoich treningach sportu docelowego. No i na przykład, jeżeli to jest zawodnik stójkowy, to czasami z nim warto poprawić mu lekko tam kondycję jakimiś treningami obwodowymi. Jeżeli to jest zawodnik taki typowo parterowy, to do końca nie ma to większego sensu. No chyba, że ta cecha motoryczna ewidentnie kuleje u naszego zawodnika, wtedy staram się ją faktycznie poprawić i znaleźć gdzieś ten cykl przygotowawczy miejsce dla tej kondycji. A powiedz mi, Artur, jeśli wyjdzie w czasie właśnie takiej periodyzacji, którą sobie ustalasz z zawodnikiem, sytuacja, że następna walka jest jednak trochę wcześniej i będzie ona za 2-3 miesiące. I jak wtedy dostosujesz do tego trening? No to właśnie trzeba sobie zdać sprawę, znaczy zadać sobie pytanie, kiedy jest ta walka, bo jeżeli ta walka jest przykładowo stosunkowo blisko, powiedzmy 2 tygodnie, tak, to często się zdarza, że zawodnik po prostu wygrał walkę przez knockout, nie dostał za mocno po głowie, no i mówi, kurde, no w sumie jestem w formie, tak, no to może spróbuję gdzieś tam zawalczyć jeszcze, tak, nie skończyło się to jakimś tam ciężkim nokautem dla tego naszego zawodnika, więc on nie ma obitej głowy, tak, ponieważ po nokaucie powinno się odpuścić jakiekolwiek sparingi nawet. Wtedy, jeżeli jest to 2 tygodnie, to nie do końca zmieniamy już tam, bo to nie ma zbytnio czasu na zmiany jakieś takie większe, także robimy praktycznie tydzień jakieś podtrzymania tych cech motorycznych, które były. A ten ostatni tydzień przykładowo i tak już dajemy temu naszemu zawodnikowi odpoczynek lub jakiś tam lekki rozruch. Jeżeli to jest przykładowo już powyżej miesiąca lub miesiąc, no to wtedy możemy zastosować troszkę inny model periodyzacji, czy taką periodyzację na zasadzie, że przykładowo w jednym dniu tego zawodnika robimy siłę, tak, w drugim dniu kładziemy cechę motoryczną, nasza będzie to przykładowo będzie moc, a trzecia to na przykład będzie kondycja, powiedzmy sobie, tak? Możemy tak w ten sposób to zrobić, czyli to będzie bardziej podtrzymanie tych cech motorycznych, a nie budowanie ich na nowo, ponieważ no, nie da się jednym treningiem w tygodniu, powiedzmy, tego naszego zawodnika zbudować jakieś tam na nowo tych cech motorycznych, także będzie bardziej podtrzymanie. Lub ewentualnie możemy wtedy sobie zrobić na przykład tydzień siłowy, tak, tydzień mocy i tydzień na poprawę kondycji. Tak, to możemy sobie też podzielić, no ale to wtedy już wiadomo, musimy mieć więcej niż powiedzmy 3 tygodnie, tak, czasu do tej walki. A czy 3 jednostki treningowe w ciągu tygodnia treningu motorycznego jest to optymalna ilość? Ile tak naprawdę powinien zawodnik skupić się w ciągu tygodnia na treningach motorycznych? Taka optymalna ilość 3 to jest, uważam, bardzo dobra ilość poza sezonem, gdy ten zawodnik nie ma jeszcze jakiejś takiej mocno określonej walki w czasie. Znaczy jest ta walka określona, ale jest daleko w czasie, tak? Czyli no, mamy z tym zawodnikiem, powiedzmy, jakiś taki większy komfort pracy, że nie goni nasz czas. To wtedy 3 jednostki jak najbardziej mogą być. No, gdy to już jest taki okres przedstartowy,
lub sezon, tak, no bo zawodników, powiedzmy, którzy trenują sport amatorski, mają często start, to się bardziej sezonem określa, bo oni bardzo często startują, no to wtedy dwie jednostki treningowe będą tak mniej więcej optymalne, tak, tego, żeby naszego zawodnika po prostu nie przetrenować, tak, no bo musi pamiętać, że tak nasz zawodnik mocno dostaje w kość na tym sporcie, na tych treningach, przepraszam, tego sportu docelowego. A powiedz mi, Artur, jeśli układasz jednostki treningowe w ciągu tygodnia, to starasz się, żeby trzy były o podobnie jakby zbliżonym poziomie na tle regeneracji, czy jedna jednostka treningowa jest cieńsza, druga już jest lżejsza? Jak to sobie optymalizujesz? Wiesz co, zależy mocno zawodnika, ponieważ no, są ludzie z bardziej wytrzymałym układem nerwowym i są ludzie z gorszym układem nerwowym. Tak? Na ten układ nerwowy im się szybciej przetrenowywuje. Ja na przykład mam taką tendencję, że mi się dość szybko układ nerwowy przetrenowywuje. No ja robiąc jeden trening taki mocno siłowy, już zazwyczaj następnego dnia czuję się taki troszkę ospały, ale są zawodnicy, którzy dobrze się czują po tej jednostce treningowej. Wtedy robię z nimi dwie takie, powiedzmy, takie same te jednostki treningowe, tak samo mocne, albo robię przykładowo jedną mocniejszą, drugą troszkę lżejszą. Lżejszą mam na myśli, że mniejsza objętość tych ćwiczeń jest, czyli ciężary dalej są wysokie, tak stosunkowo, czy też tam szybkość ruchu jest wysoka, jeżeli mówimy o budowaniu mocy, ale jest mniejsza objętość, tak? Jeżeli ten zawodnik mówi, że faktycznie po tym drugim treningu to już się czuje przetrenowany. Możemy zrobić jeszcze inaczej, można zrobić tak, że zrobić z tym zawodnikiem przykładowo 3-4 treningi w tygodniu, no ale wtedy zdecydowanie objętość jest mniejsza, no i ten trening jest krótszy, tak? Czyli ten zawodnik po prostu rozkłada te jakby te dwa treningi, które z nim robi, jakby rozkłada je na 4 dni, tak, żeby po prostu tego zawodnika nie przetrenować. To często też na przykład robię u zawodników MMA, no ponieważ no, oni mają na tyle nasiane tych jednostek treningowych, że naprawdę jest czasami problem, tak, bo on ma jednego dnia ma boks, drugiego ma kickboxing, trzeciego ma zapasy, czwartego ma brazylijskie, no i tak naprawdę ciężko znaleźć w tygodniu jakiś taki dzień wolny, żeby ten zawodnik zrobił tę jednostkę treningową, wtedy daję mu jakiś lżejszy trening, taki typowy siłowy rano, a po południu sobie ten zawodnik regeneruje się, tak, i idzie sobie na ten trening swojego sportu docelowego. Powiedz mi, Artur, jaka jest w ogóle świadomość zawodników odnośnie treningów motorycznych? No, ta świadomość zdecydowanie się zmienia na plus. Kiedyś, jak ja pamiętam, prowadząc swoje pierwsze szkolenie 3 lata temu, no to była taka nowość w ogóle, że ktoś prowadzi szkolenie przygotowania motorycznego w sportach walki. Także troszkę przecierałem szlaki. Dzisiaj już powstało więcej szkół szkoleniowych, które kładzie nacisk na przygotowanie motoryczne w sportach walki, no bo nie oszukujmy się, no większość takich szkoleń z przygotowania motorycznego w sportach walki, przepraszam, przygotowania motorycznego ogólnie, kładzie nacisk głównie na takie sporty drużynowe, tak? No w sportach drużynowych dużo większy tam nacisk się kładzie na przygotowanie motoryczne, czy piłka nożna, siatkówka, no też wynika to po prostu z tego, że tam jest jakby po prostu no więcej kapusty, tak? Są to zazwyczaj sporty bardziej dochodowe, tak? No i łatwiej jest dla drużyny, powiedzmy, piłkarskiej znaleźć jednego trenera przygotowania motorycznego, tak? A dla zawodnika, który jest, powiedzmy sobie, sam, nie ma ze sobą aż takiego zaplecza sponsorskiego, jest to dużo, dużo trudniejsze. Także ta świadomość się zmienia, zdecydowanie się zmienia na plus. U młodych, powiedzmy, nie wiem jak nazwać, młodego pokolenia, czy u młodszych zawodników ta świadomość jest cały czas rośnie, oni chcą się uczyć, chcą się dowiadywać coraz więcej pod tym kątem. Problem jest, mówię, czasami z takimi z trenerami starszej daty, oczywiście tam nikomu nie umniejszając, bo nie twierdzę, że to są gorsi trenerzy, a tylko po prostu chodzi o to, że oni do końca nie widzą jakichś tam benefitów jeszcze z tego i uważają, że podnoszenie ciężarów jest kompletnie niepotrzebne, tak, i uczynienie tego zawodnika wolnym, tak, także to się też powoli troszkę zmienia, no ale takim ludziom, powiedzmy trenerom starszej daty, gdzie mają takie podejście, takie typowo rosyjskie, że no u mnie się po prostu tam ostry trening, zostaw te ciężary, będziesz wolny, no to jest czasami problem to przetłumaczyć. No ja też nie ukrywam, że czasami mam zgrzyty z zawodnikami, znaczy moi zawodnicy, którzy mają swojego trenera od sportu docelowego, no to czasami mam zgrzyty z tymi ich trenerami, ponieważ oni do końca się nie godzą na te treningi, nie widzą w tym sensu, tak, no i pojawia się tutaj taki lekki zgrzyt, tak, ale uważam, że zawodnikowi jak najbardziej jest to potrzebne, bo zawodnik, gdy przyjdzie do mnie nawet, jest to zawodnik, który, powiedzmy, walczy 5-6 lat, no to kiedy on przyjdzie do mnie na taką jednostkę treningową, to zazwyczaj mówisz, wiesz co, fajnie, bo ja tu robię coś, co mi pomaga, ja wiem, że ty tym treningiem mi pomożesz, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem, ale jest to też dla mnie takie odświeżenie głowy, tak, czy ja tu jakąś sztangę przerzucę, wiesz, a nie wiesz, ta mata, rękawice, tak dalej, czyli wiesz, coś takie odświeżenie umysłowe, takie psychiczne tego zawodnika też to jest.
Okej. Okay. Powiedz mi, Artur, jakie są takie kluczowe ćwiczenia dla dyscyplin sportów walki? Czy ciało zawsze jest jakby jedno, tak? Także to, jak my potraktujemy ciało, czy każdy z nas ma mięsień pośladkowy, każdy z nas ma biceps, triceps i tak naprawdę ciało ogólnie jest jedno i trzeba ogólnie je wzmacniać. Także takie wszystkie ćwiczenia wielostawowe, martwy ciąg, przysiad, tak, wyciskanie, wszystkie formy wyciskania, wszystkie formy podciągania jak najbardziej są i powinny być w planach zawodników sportu walki. Takimi ćwiczeniami, które takie są bardziej, powiedzmy, specyficzne dla sportu walki, no to na pewno są wszystkie ćwiczenia na rotację korpusu, tak, no bo tam wszystkie rotacje, przy każdym ciosie czy przy każdym kopnięciu jest rotacja, także na pewno rotacje w tułowiu powinny być jak najbardziej praktykowane, i również antyrotacja, tak, żeby na zawodnik, gdy wykona kopnięcie czy też uderzenie, żeby później umiał po prostu wyhamować ten cios, tak, a nie sobie zrobił kuku w kręgosłup. Bo tak to się często kończy. Także to na pewno będą ćwiczenia specyficzne. Ja bardzo lubię ćwiczenia na przykład na półsztangach, gdzie jeden koniec sztangi jest po prostu w rogu sali, tak, czy też na takim specjalnym uchwycie. Z tego względu, że takie ćwiczenia typowo ze sztangą zazwyczaj przemieszczamy ją góra-dół, tak? Czyli podnosimy coś góra-dół, a ćwiczenia z półsztangami mają to do siebie, że bardziej działamy na takiej płaszczyźnie przed siebie, tak? Czyli możemy z tym ciężarem walczyć i go bardziej przepychać przed siebie, no bo przeciwnik zawsze stoi przed nami, tak, nie w suficie. Także to są na pewno ćwiczenia specyficzne, wszystkie ćwiczenia z piłkami lekarskimi, tak, czyli wszystkie formy rzutów. Jeżeli to są jakieś ćwiczenia, czy przepraszam, jest to zawodnik typowo taki parterowy, czyli MMA, brazylijski jiu-jitsu, zapaśnik, gdzie tam w parterze też się ten zawodnik kula, no to na pewno jakieś ćwiczenia też w formie leżenia na brzuchu, tak, czyli powiedzmy floor press, czy też dominacji, powiedzmy, jeżeli to zawodnik w gardzie z góry, powiedzmy Renegade Row, tak. To są takie ćwiczenia, które bym powiedział, że warto, żeby je zawrzeć u tego zawodnika. A czy jest sens dodawać do planów treningowych ruchy typowo ze sportu walki, ale z elementami dodatkowego obciążenia, powiedzmy boksowanie z hanterkami? Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Czyli sztandar, to co zawsze widać na każdej salce bokserskiej. Znaczy powiem tak, no nie można tego negować w 100%, no bo teraz tak, jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, temu naszemu zawodnikowi powiedzmy puchną mu łapy, tak, w gardzie, no i byśmy chcieli poprawić mu zdolność tych jego mięśni do utylizacji tego kwasu mlekowego podczas trzymania tych rąk w gardzie, no to jak najbardziej możemy mu zalecić taki, to powiedzmy, taką walkę ścieniem z jakimiś tam dwukilogramowymi hantelkami, tak? Okej. Okay. Ale jeżeli zawodnik to robi na takiej zasadzie, żeby bić mocniejszy cios, to jest to kompletnie bez sensu, ponieważ zwróćmy uwagę, że gdy bijemy ten cios tą hantelką, to gdy wyprostujemy rękę, to my musimy tą rękę wyhamować, tak, żeby ten, powiedzmy, jak bark nam nie wyskoczył z panewki. Oczywiście w cudzysłowie, bo to się nie stanie, ale bardzo łatwo tam o kontuzję, jeżeli zbyt mocno przestrzelimy cios. A w sportach walki zazwyczaj, gdy cios już dochodzi celu, to my tą rękę mimo wszystko luzujemy, tak? Czy staramy się uderzyć luźno, nie na napiętym ciele. To raz, a dwa, że wtedy płaszczyzna działania, czy ta siła tego hantelka działa nam, ściąga nam rękę do dołu, tak? I tak naprawdę zmienia nam kompletnie ułożenie naszych kątów stawowych. I jeżeli zawodnik będzie robił bardzo dużo tego typu treningu, to prawdopodobnie zepsuje sobie cios. Pamiętam zresztą, jak dziś, jak były takie badania robione i wpadli na pomysł, że sprinterowi zaczepią takie ładunki wybuchowe, tak? Czyli takie obciążenia, ja to ładunki wybuchowe nazywam, czyli obciążenia na kostki, on będzie biegał z tymi obciążeniami na kostkach, no i jeżeli on będzie biegał szybciej z tymi obciążeniami na kostkach, no to on wtedy będzie lepszym sportowcem, tak? Będzie biegał szybciej, po prostu bez tych obciążników. No i co się okazało, jak zaczęto z nim tak trenować, to zawodnik zaczął biegać wolniej, po prostu. No i gdy przyszedł taki spec od biomechaniki, nagrał go na kamerę, później puścił sobie w zwolnionym tempie, to co się okazało, że zbyt długie bieganie właśnie w tego typu obciążnikach zmieniło kompletnie jakby jego mechanikę biegu, tak? Czyli ten zawodnik wypracował sobie jakąś optymalną mechanikę biegu, która była dla niego najszybsza, te kąty stawowe, te powięzi, cały nasz aparat ruchu i układ nerwowy się tak dostosował do tego, a my, dodając do tego jakieś tam dodatkowe obciążenie, po prostu jakby zmieniamy kompletnie to co się nasz organizm nauczył. Tak, czyli to jest pod tym kątem bez sensu, tak? Jeżeli ktoś chce poprawić siłę ciosu, to nie rzuci lepiej piłką lekarską jak najszybciej w ścianę,
czyli tak, najmocniej w ścianę, a nie bije z 2-kilogramową hantelką. A powiedz mi, Artur, jakie są najczęstsze problemy sylwetkowe u fighterów i jak sobie z nimi radzić? No to takim sztandarem u zawodników typowo takich stójkowych, no to na pewno protrakcja barków, tak, czy łopatek, czyli ten zawodnik po prostu się garbi, tak, garbi się, jest zrotowany zazwyczaj w miednicy, tak, no bo stoi po prostu w gardzie bardzo często, czyli powiedzmy, jeżeli to jest zawodnik praworęczny, czyli prawą rękę ma z tyłu, czyli prawdopodobnie będzie miał dysproporcję, jeden bark będzie wyżej, drugi niżej. Shift miednicy zazwyczaj będzie, no to są takie sztandarowe sportów stójkowych, ja to zawsze mówię, zwracam uwagę to też swoim zawodnikom, że zwróć uwagę, jak wchodzisz do sklepu, to że jak nawet kupujesz coś w sklepie, to stoisz tak, jakbyś chciał pani w sklepie wywalić prawego prostego, no i co jest to takie, ja ci zawodnicy mówię, kurde, wiesz co, faktycznie, no jak ja stoję w sklepie, to mam lewą nogę mam z przodu, tak, jestem skręcony, tak jakbym cały czas był w walce, no bo to jest po prostu adaptacja naszego układu nerwowego do tego sportu, tak, no i ten zawodnik mimo, że później już schodzi z maty, czy tam z ringu, z treningu, no to jego układ nerwowy cały czas jakby stara się trzymać, tak, te napięcie, tą jego pozycję, bo to zaczyna to być dla niego tak najbardziej komfortowa pozycja po prostu, tak. U zawodników takich typowo parterowych, no to najczęstszym problemem będą po prostu osłabione pośladki, czyli za słabe te pośladki, czy też powiedzmy amnezja pośladków, chociaż ja do końca nie lubię tego słowa, to bardziej chodzi o to, że ten jakiś tam łańcuch kinematyczny nam przejmuje tą pracę tych pośladków. Także to bym, tak, czyli słabe pośladki, później ci zawodnicy cierpią na problemy z kręgosłupem. Bardzo ładnie zazwyczaj poukładani są zawodnicy karate z mojego doświadczenia. Oni bardzo ładnie mają poukładaną tą sylwetkę. To też wynika z tego, że no oni mają taką pozycję walki bardzo mocno, taką neutralną, wyprostowaną. Także to są jakieś takie moje, typy, które bym powiedział, że najczęściej występują u zawodników sportu walki. Powiedz mi, Artur, a jakie różnice zauważasz w treningu kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o trening motoryczny? No to wiadomo, po pierwsze, no to cykl miesiączkowy, no to wiadomo, że trzeba po prostu rozmawiać z tą naszą zawodniczką, ponieważ no ta kobieta może to być, ona może przyjść do nas i może to być jeden z najlepszych treningów w jej życiu, motoryki, a może przyjść do nas za dwa dni i te hormony na tyle spadną, czy tam się zmieni ta gospodarka hormonalna, że będzie to najgorszy trening w jej życiu. Także no, trzeba z tą zawodniczką rozmawiać, na pewno to. Trzeba brać po prostu poprawkę na to, że u faceta te hormony są jakby stałe, no i tam wiadomo, nie ma to do końca wpływu, nasze zawodniczki już może to mieć wpływ. No na pewno to, że kobieta lepiej będzie tolerowała większą objętość treningową, czyli kobiecie możemy jednak więcej mimo wszystko dać tych serii na treningu. Facet znowu będzie lepiej tolerował wyższe obciążenie. No to jest prosty przykład, tak? No, jak spojrzymy sobie nawet na takie proste zajęcia fitness w takim klubie komercyjnym, no to na takie zajęcia typu cross-training, tabata, tak dalej, no zdecydowanie większość uczestników to są kobiety po prostu, tak? Ponieważ kobiety zazwyczaj mają lepszą kondycję na start niż mężczyźni. Mężczyźni są zazwyczaj silniejsi, tak, niż kobiety. No wynika to też po prostu z prostego faktu, że kobiety jakby nie mają takiej zdolności do aktywacji tych wysokoprogowych jednostek motorycznych. Tak, czyli facet jest w stanie bardziej zaktywować te jednostki motoryczne, ale no, przez to się szybciej przepali, tak? Po prostu. Także to chyba tyle, tak? To są jakieś takie główne cele, tak? Czyli u kobiety możemy poszaleć troszkę bardziej z objętością, a u faceta bardziej z ciężarami. Powiedz mi, Artur, jeszcze tak na sam koniec, skąd czerpać informacje odnośnie treningu motorycznego, szczególnie w sztukach walki? Mógłbyś polecić jakieś ciekawe książki lub publikacje? Wiesz co, ja pamiętam taką książką troszkę przełomową, która mi się najbardziej przydała na początku mojej drogi ze sportem, to była książka Martina Runeya, Training for Warriors. Tak to się chyba nazywało. Z tego co wiem, jest książka dalej do kupienia, znaczy może nie cały czas, bo to jest książka w języku angielskim niestety. Jest chyba do kupienia cały czas na jakiś tam typu Allegro tak dalej, ale też nie ma z tego co wiem problemu sprowadzić ją z eBaya czy z jakichś tam zagranicznych portali. Polecam, bo naprawdę bardzo fajna książka. To była taka fajna w sumie książka, którą mogę polecić. I wiesz co, tak resztę to chyba nie ma stricte takiej książki, która traktowałaby tak
o tym przygotowaniu motorycznym w sportach walki, wiesz? Także z tego ja się z taką publikacją nie spotkałem. Raczej to jest wszystko ogólnie uczenie się o przygotowaniu motorycznym. No i przekładanie to wszystko na jaki, powiedzmy, taki zdrowy rozsądek, jak to możemy zastosować w sportach walki. A powiedz mi, czy masz jakieś zagranicznych autorytetów czy autorów publikacji, z których część wiedzy czerpiesz na co dzień? No jak najbardziej, są to na pewno wszystkie, znaczy wiadomo, no, wiedza głównie jest tam gdzieś tam z zagranicy głównie ciągnięta. Fildaru uważam, że ma całkiem ciekawe podejście, czyli miałem też okazję go poznać na żywo, czyli osoba, która prowadzi całą American Top Team zawodników UFC. Można dużo się z jego materiałów nauczyć, podpatrzeć jakieś fajne ćwiczenia, to na pewno. Jest taki blog Fight Conditioning, jakoś tak to się nazywa, bodajże jakoś tak to się nazywa. Nie do końca jestem teraz pewien, czy dobrze powiedziałem nazwy, jeżeli nie, no to po prostu odszukam to i może wkleisz gdzieś tam w opisie książki. Tak, tak. W opisie, dobra, bo no, nie chciałbym tutaj teraz jakieś gafy walnąć. To pamiętam, że tam jest sporo też fajnych artykułów takich tłumaczących to. No Martin Runej, tak jak powiedziałem, książkę napisał, także to jest fajne. Jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, nasze rodzime bardziej podwórko, no to uważam, że bardzo fajne podejście mają chłopaki z Gdyni, z SCEC. Też uważam, że znaczy dużo mnie nauczyli, także polecam, teraz właśnie czytam ich książkę. Także to chyba takie autorytety, jeżeli chodzi w takiej dziedzinie przygotowania motorycznego w sportach walki, to są chyba gdzieś tam moje takie autorytety, z których najwięcej czerpię wiedzę. Dzięki wielkie za rozmowę, Artur. Powiedz proszę na koniec naszym słuchaczom, gdzie mogą Cię znaleźć? Oczywiście zapraszam na media społecznościowe, czyli Facebook Artur Jobda Trener, na Instagrama również Artur Jobda. Rozkręcam powoli swego YouTube'a, też na prośbę osób, które mnie śledzą, także też tam na pewno się pojawi dużo kontentu pod kątem sportu walki. To tyle, chyba nie wiem, czy to się jeszcze strona internetowa arturjobda.pl. No i to chyba tyle, tak? Tutaj można mnie znaleźć. Oczywiście wszystkie odnosiki do social mediów Artura i publikacji, które poruszał, znajdziecie pod rozmową. Dzięki raz jeszcze, Artur, za rozmowę. Do zobaczenia. Cześć. Również dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Cześć.